Szanowni Państwo, prezentujemy Państwu nowy, stary samochód marki, pożarniczy marki Żuk, który wyprodukowany został w 1982 roku. Marzeniem tego i poprzednich zarządów było, aby w naszej jednostce znalazł się pojazd zabytkowy. To marzenie spełnia się dzisiaj. Samochód całkowicie sprawny stał nieużywany przez blisko 20 lat w jednej z bieszczadzkich remiz strażackich. Dzięki kilku druhom z naszej jednostki, którzy wyjeżdżali do tej wioski w celach turystycznych, udało się dogadać z miejscowymi władzami i ściągnąć pojazd do nas. Samochód zakupiono za kwotę 5000 zł ze środków prywatnych wpłaconych przez członków naszej OSP. Po przeglądzie, drobnych remontach i wymianie płynów eksploatacyjnych pojazd stoi przed Państwem. Szczegółowo samochód będzie można obejrzeć za chwilkę, a teraz przechodzimy do kolejnego punktu programu. Szanowni Państwo, a teraz zapraszamy na właściwą prezentację fabrycznie nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego. Samochód zakupiony w 2023 roku na podwoziu marki Scania P360 z napędem uterenowionym 4x4 i kabiną załogową 6-osobową przystosowaną do przewozu aparatów ODO w oparciach siedzeń. Zabudowa aluminiowo-kompozytowa, zbiornik wodny 3 m3 i zbiornik środka pianotwórczego 300 litrów. Samochód wyposażono m.in. w sygnalizację dźwiękową i świetlną w technice LED, radiotelefon przewoźny Motorola, oświetlenie skrytek w technologii LED, oświetlenie pola pracy, autopompę dwuzakresową o wydajności 260 cm3 na minutę, działko wodno-pianowe DWP24, linię szybkiego natarcia 60 metrów, 4 zraszacze, pneumatyczny maszt oświetleniowy o mocy 352, wyciągarkę elektryczną zamontowaną z przodu pojazdu o ciągu 8000 kg oraz kącik sanitarny. Szanowni Państwo, przygotowaną prezentacją chcemy podziękować wszystkim instytucjom i osobom, które przyczyniły się do zrealizowania naszego marzenia. Szanowni Państwo, zapraszam na spektakl w wykonaniu firmy Jupiter Tech Tomasza Mytki. Bardzo proszę. Thank you.
Wojewódzki OSP Zakliczyn. Zapraszam. Szanowni Państwo, oficjalne przekazanie i poświęcenie nowego samochodu odbędzie się 15 czerwca bieżącego roku, ale w tej chwili bardzo proszę drucha kapelana ojca Tadeusza Pawłowicza o symboliczne poświęcenie naszego pojazdu, bowiem już za tydzień, dwa tygodnie ten nowy pojazd będzie już w naszym podziale. Będziemy nim wyjeżdżać do działań ratowniczo-gaśniczych. Wersja skrócona. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Panie Boże Wszechmogący, Ty stworzyłeś świat i wszystkie żywioły. Ogień daje nam ciepło i światło, służy do przygotowania pokarmu, topi i oczyszcza metale. Czasem jednak niszczy ludzki dobytek, niesie śmierć ludziom i zwierzętom. Pokornie Cię prosimy. Pobłogosław ten wóz i wszystkie sprzęty strażackie służące do gaszenia pożarów, aby skutecznie powstrzymywały niszczące działanie ognia. Otaczaj opieką wszystkich strażaków, którzy będą się posługiwać tym sprzętem, niosąc ratunek bliźnim i zachowaj ich zdrowie. Wybaw nas od głodu ognia i wojny i spraw, abyśmy zawsze byli gotowi nieść chętną pomoc bliźnim przez Chrystusa, Pana naszego. Bardzo proszę o odpalenie nowego wozu i zaprezentowanie jego możliwości. Dziękujemy bardzo, a w tej chwili bardzo proszę wszystkich tych, którzy wsparli naszą inicjatywę do wspólnego zdjęcia. Poproszę panów komendantów, pana komendanta wojewódzkiego, miejskich komendantów, pana burmistrza, pana prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Bardzo proszę do wspólnego zdjęcia. Bardzo proszę o zabranie głosu pana burmistrza miasta i gminy Zakliczyn, pana Dawida Kobaka. Szanowni
szanowni państwo, myślę, że dzisiaj rozpoczęliśmy jubileusz 150-lecia takim właśnie nowym nabytkiem tutaj w OSP Zakliczyn. Z tego miejsca chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować panu prezesowi, naczelnikowi straży, panu Toszłowakowi, również wszystkim grupom za właśnie ogromne wsparcie, ale również za to, że udało się ten projekt, szanowni państwo, zrealizować. Kilka źródeł finansowania, w tym budżet gminy Zakliczyn, ale szanowni państwo, przede wszystkim determinacja kolegów, druhów, strażaków właśnie do tego, aby uzyskać środki, zrealizować to przedsięwzięcie. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, dziękuję również Radnym Rady Miejskiej za przegłosowanie tutaj tych zmian w budżecie do tego zadania. Gmina Zakliczyn dołożyła ponad 780 tysięcy złotych. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Cieszę się, że aż tak duża liczba osób tutaj przybyła. Mieszkańców, tak, żeby zobaczyć to wspaniały samochód, który jest wyposażony i ma wszystkie, szanowni państwo, akcesoria, które są potrzebne, żeby ratować sobie życie ludzi. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Zainteresowanych zapraszam do zwiedzania tego samochodu, obejrzenia, a zaproszonych gości i członków zapraszam na obiad do remizy. Bardzo dziękuję.